Cześć, siemano, witajcie bardzo serdecznie w drugim materiale z Uncharted 4 na moim kanale. Okej, śmigajmy dalej, tu jest nasz brat. Ej, dobra, daj mi tą linę, bo to nie wiem, chcesz mnie puścić przodem, to może być co najmniej... Ta, serio. Pewnie. Będę tuż za tobą. To mi na pewno pomoże. Pierwszy raz rzucam liną, z kotwiczką, mam 12 lat, nic z tym dziwnego. Jestem zdrowo uzdolnionym i rypniętym jednocześnie dzieckiem. To się nazywa zuch chłopak. Po prostu. Także jak wam rodzice będą zakazywać bawienia się liną na czepaku, czy różnych innych ciekawych rzeczy, zabaw, skakania z drzewa na drzewo, pokażcie im tą grę, że to jest normalne. W ogóle to jest od 16 lat? Nie. A nie no, aha, w sumie... Oho, udało się już, musiałem się puścić, dobra. Od 16 lat się zdziwiłem, bo tu dzieckiem chodzę, ja nie skojarzyłem przecież, że to jest strzelanka. No, wychodź, mam ci pomóc jakoś? Mam nadzieję, że tu jest znalazłem drabinę, powiedz, że już schodzimy na ulicę. Dobra, za tobą. Schodzimy na ulicę, tak? Fantastycznie. Teraz na dół. Ty, ja mam 21 lat, a tak nie potrafię zjechać po drabinie. Serio. Zwialiśmy. Nie, że jestem jakąś pierdołą, ale... Widzisz? Szacun. Okay. Gdzie ta niespodzianka? Patrz na to. A? Wow. O, to jest 200? 200? Pogięło cię? To przecież jest 500. CC, 200. No co ty? Ta. Kradziony, co? Nie. Pożyczony. Znowu. Ej, nie wiem czy wiesz, ale ja się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy. Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra. Dostałem robotę. Dobrze płatną. Nawet bardzo, ale... Muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku. Maksymalnie. Szybko zleci, zobaczysz, okej? Zostawiasz mnie. Przestań, nie dramatyzuj. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch. A za parę lat, jak to wyjdziesz... Za parę lat? Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam ledwo daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem. Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Okej? Wierz mi, wiem co mówię. To nie fair. Hej. Całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy. Nie? Ta. Ta. Wiesz co, właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Gdzie? Druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli. Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. Fajny. Kurczę, z sierocińca do więzienia najprawdopodobniej, tak czy nie? Fajne przejście, takie. Dobra, lejemy mordy, dosłownie. A prosto. No dobra, to teraz od samouczka wspinania i ten. Aha, zaatakować, dobra, atakuję, prosto. A jak się paruje ciosy? Ktoś mnie o tym poinformuje? Ktoś by mi mógł powiedzieć, jak parować ciosy, czy nie bardzo? Filac. Dobrze, takie coś. Chyba, że najlepszym... Aha, uwolnienie. Chyba, że najlepszą obroną jest po prostu atak.
O uwolnieniu mi powiedzieli. Znowu, dobra, uwolnienie już umiem po raz kolejny sam zrobić. To już wam wykazałem. Teraz mi pokażcie, jak parować ciosy, bo nie chcę łapać w mordę bez przyczyny. To znaczy, gdy mogę jakoś tu parować. Co to znaczy? Nie uczyłem się hiszpańskiego, przyrzekam wam. No i co? Jezus, wszyscy mnie leją, co to całe więzienie przeciwko mnie. Czy jeśli to nie jest więzienie, to przepraszam, ale tak to wygląda. Nie no, ja będę naciskał atak po prostu. Przypniecie mnie? Ojojoj, polało się. Panie! Ja. O, chyba się wkurzył troszeczkę. Ty, cywilizowany! Ja mam coś przeczucie, że wylądujesz w tej kałuży. Jeśli dobrze pójdzie, a jak nie, to tam. Dobra, cofam to. To jednak ja wylądowałem. No, naciskam, nic więcej nie wykombinuję. Odzyskałem kolory dwugorze. Lej mordę, jeszcze raz. Jak mnie powstrzymali? Chyba każdy w swoim języku napierdziela. Czopa w dup. Przepraszam. Ja nic nie mówiłem. Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? A gdzie toaleta? Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias. Przerąbane. Jakbym powiedział przesrane, bym musiał dorzucić jeszcze dosłownie. Spokojnie. Dobrze już, kalma ty. I rozdział number two. Infernal Place. Piekło. Jest jakaś szansa. Okej. Chyba albo nie szczaili, albo nie rozumieją żartu. Dobry panowie. Siema, cześć. Dobry wieczór. Trudno powiedzieć. Mondrala. Właśnie na schody. Dobra, jeszcze mi nikt nie powiedział, że mam włazić na schody. Jak co to ktokolwiek by powiedział, że iść do góry albo coś takiego. Ale tylko okej, dzisiaj właź na schody. Jeszcze mnie pilnują od tyłu. Panie, przecież nie ucieknę, Jezus. Chciałbym was wszystkich zlał. Starą rybą, grubasie. Pewnie. Pytam, gdzie nas ciągną? Witaj w Panamie. Ej, gringo! W Panamie jesteśmy. Siema, cześć. Hej, gringo. Czekajcie, w Panamie się działy chyba też wydarzenia z AC4, Black Flag, nie? Tak mi się wydaje. To była Panama? Mega mi się kojarzy. Chyba tak. A, tak, to mój fan klub. To oni? Jeszcze ktoś? Naprzód. Się pytam, co wy chcecie ze mną zrobić? A onde lo llevas? Es una sorpresa. Zmienicie mi cele? Diviértete. Znałem trochę hiszpańskiego. A ja właśnie ni w ząb. Co to znaczy? Wkrótce się przekonasz. Te lo adverti. Te lo escuchaste. Co, ja jestem kolejny do lania? Atrás. Bien. Czy ja się zastanawiam, czy jestem kolejny do lania, czy mogę przejść obojętnie obok? Bardzo obojętnie. Dobra, idziemy dalej. Może mnie wyrzucą gdzieś, albo nie wiem, zróbcie coś, żeby mnie tu po prostu nie było. Można tak? Tu? Gdzie mam iść? Coś mi pokaż. Do tamtych drzwi, okej. Ups. Dlaczego tylko... Ja mam pytanie, że tylko mi się nie podoba zejście w dół?
Może to jest na ulicę? Chwila, może... A, to wcale nie jest podejrzane. No właśnie. To dobra, to nie jest na ulicy, to są kanały, pani. Skręć w lewo. Dobrze, a chcę zobaczyć, co jest w prawo? Nic, krata. Gabinet, co oni chcecie? Tak, żeby wrzasków nie było słyszeć. Ej, ale ładnie. Czy tylko mi się to kojarzy z otwartą celą? Taką jak było w grze o tron? Dobra. Okej, zdejmij mi te obrączki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? Chwila, Vargas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzisz. Tylko? Nadstawiam dla was karku, Gringos. Tak, taki bajer. Ci opłaca twój trud. Si. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak. Miałem także nie brać łapówek, z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? Ostrożnie z tym listem, ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery'ego. Wiesz, kto to jest? Był piratem. Nie byle jakim. Zrobił największy napad w dziejach. I nie dał się złapać. Sprawdziłem. Świetnie. Ponad czy możemy... 400 milionów dolarów w złocie i kamieniach. A to wszystko z jednego statku. Gunsway. Tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy? Aha. Siedzę w najwyższej celi w hiszpańskim więzieniu. O, jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwa. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw. To jest przenośnia. O nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra, zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele, a jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z Rafe'em. No dawaj. Jakaś wskazówka, podejrzewam, najprawdopodobniej by co innego. Wskazówka do tych rajskich bogactw, które on tak bardzo chce. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Wspinaczka. No, chyba, że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan. Mam wrażenie, po pierwsze, że tu jest bardzo ładnie, a po drugie, że może być niebezpiecznie. Pod stołem, przy tych skrzynkach. Świetnie, dzięki. Dobra, już. To co chciałem, czyli najprawdopodobniej... Ej, chwila, moment, ale ja chcę tu najpierw też zobaczyć. Chcę zerknąć okiem. Sterować podczas zjazdu w lewo. Come on, jest, udało się. No i już, łatwizna. Bez problemu. A tam na dole? Nie wiem, to może potem. Idę najpierw do tych całych skrzynek. Fajnie, bo mam wrażenie, że ta gra jednak nas tak prowadzi za rączkę i nie będzie tutaj kłop... Wohyhu! Ale dziura. Dobra. Jakieś skrzynki, te sprawy, to tutaj jest. Czyli ta lina cała wspinaczkowa, podejrzewam. Aha, Mingo. Dokładnie, dobrze, Kminio. Wracamy. Kminie. Mingo, wracamy do gry. No to teraz... Najprawdopodobniej tam, gdzie mam wrażenie, że trzeba iść. Tutaj nie? O ty w życiu. Może najpierw trzeba... Chwila, a moment, zejdź. O co chodziło z tym? Wystarczyć. Czyli pcham do przodu i na przykład mogę sobie wyjść tam potem do góry. No ale to nie trzeba nawet poruszać, bo to, po co mam tym poruszać, jak to w miarę w dobrym miejscu stało. Albo i nie. Bo nie mogę wejść tutaj od przodu tych dachówek. Ej, stop, przecież, Jezus. Mati, nie kombinuj. To można po prostu popchnąć i tu dać pod ścianę. Chwila, tylko sterowanie jest trochę dziwne. Rozbijam się po tej mapie jak żołądź spadający z drzewa. Fantastycznie, w skrzynkach nie ma jakichś znajdziek, a myślałem, że coś będą dawać. Gdzie się mam pokazać? Tam! Wypas. Sztos. Ale najpierw L1, panie. Trzeba tym rzucić. I nie trzeba nawet celować, więc bardzo fajnie. No to lecimy! Hop. Dobrze, złapałem się. To jest dobre, on to jakoś odczepia. Pytanie, jak to jest rzucane, nie wiem. Z punktu takiego fizycznego, wiecie. Ale jak na konsolę, może to nie jest niedorównuje graficznie The Order, czy The New Order, czy jakkolwiek się ta gra nazywała, w którą grałem, ale naprawdę jest przyzwoicie, jeśli chodzi graficznie.
szatę graficzną. Cyk. Chyba w dobrym momencie się puściłem, nawet w bardzo. Schodzić nie, ale przejść na drugą stronę, tak jakby. O, w ten sposób! Subcio. Czekajcie, coś jeszcze wam chciałem ciekawego powiedzieć. Oczywiście nagrywam ten odcinek zaraz po tym poprzednim. Jak wróciłem po szkoleniu mega szybko, w ogóle nawet się nie zdążyłem przebrać. Jestem tak, jak byłem. Ale serio, fajnie, przyjemnie się gra. Dawaj do góry, chcemy poznać tę przygodę. Oprócz tego, że mogłem tutaj nie... bo po co? To mógłbym się tam zaślizgnąć. Zaczepić obelkę. Okej. Chyba coś zrobiłem źle, bo miałem troszeczkę bardziej jakby się kojtnąć. Albo się rozbujać, trzymając tej liny. Dobra, powtórka z rozrywki. To jest gra. Dobrze, nie. Po prostu się powtórzymy opcję. No, w taki oto sposób. Niech no sama co nie słyszę. Przepraszam. Nie tutaj, tylko tu do góry. Zobaczymy, co tam sam. Aby do przodu. Ja wiem, że nie tu, ale chcę się popatrzeć, jak to wygląda. Nie no, ładnie. Ładnie. Na zot. Ciekawe, czy jest wyjście jeszcze wyżej. Tam może, może coś można znaleźć, ale nie wiem. Przejdźmy się tędy. Albo w sumie faktycznie ja mam iść do góry. Ty, no, mam iść do góry. Dobra, okej. To ci niespodzianka. Czyli dobrze kombinując, w taki oto sposób. I tu tego się możesz złapać, o. A ja myślałem, że to jakieś dodatkowe przejście. No nie, dziurę to zrobiliście naprawdę graficznie fenomenalnie, nie powiem. To znaczy ironicznie mówiąc, tak? Nie, dziura mi się nie podoba. Dziura w dachu, która była. Tam jest wskazówka do jakiegoś kolejnego miejsca. Mam nadzieję, że doskoczysz. Tak jest. Się wszystko odrywa tam, gdzie tylko może. Najwyższa cela. Chwila, moment. To trzeba rozkminić. Trudno uwierzyć, że trzymali tu dziesiątki piratów. Tam nie skoczę. Czekali na stryczek. Ale jest taka opcja, że oni by stąd mogli na przykład wyskoczyć jakoś się, no nie wiem, do morza? Nie wiem. Ja bym skakał. Tylko, że pewnie w oknach kraty. Zresztą zaraz zobaczymy. O, coś takiego. Exactly. Dokładnie. Nie ma w oknach krat. Spójrzcie. Można by było tam wejść. Spróbujemy. Okej, ciemno jak w dupie. Którędy teraz? Nie mam pojęcia. Najwyższa cela. Ma jakąś opcję tutaj przejścia? Tu jest lina niby teoretycznie. Musisz postać wyżej. Też tak myślę. Przytrzymaj, żeby przyciągnąć linę, okej, czyli że tak i do siebie. I to wyrywam wtedy. Okej, i ustanowiłem jakieś cudowne przejście. Tylko pytanie, czy jak ja skoczę tam, czy on się mi tego złapie? Tak. Super. Wychodź. Wyglądasz jak szczur. No nie będę udawał. To niesamowite. No, też tak myślę. Ej, ale spoko, nawet tak wesoło jest, taki humorek w tej grze, takie żarty, żarciki, ale są spoko, naprawdę. Nie powiem. Jezu, się wystraszyłem, że źle, że odskakuję od tej ściany. O rany, nie wiesz co tracisz sam. Dobra, tutaj. I hop. I czy to jest najwyższa cela? No mam nadzieję. Cela Burnsa. Cela, raczej. Apartament. Fest. Okej. Gdzie by tu zacząć? Czyli co, ja mam coś pooglądać, czy o co chodzi? Wszystkie gryzmały muszą coś znaczyć. No też mi się tak wydaje, tylko co? To chyba nie mogę za bardzo czegoś nacisnąć. Wiem, że tam jest okno i możliwe, że mamy wyjść. O. Słońce i księżyc. Alchemiczne symbole złota i srebra. Momencik, widziałem coś takiego w liście. Przyjrzyj się notatce. To fragment symbolu. Obróć to. Mam drugą połowę, a więc... A, to lubię.
Okej, mam znaki zodiaku. Strzelec i skorpion. A jak odwrócisz? Nic. Dobra, to odłóżmy w tym momencie i szukajmy tych znaków zodiaku całych. Tu. Wróć. Stop. Coś mam naciskać? To nie to. Aha, strzelec, tylko że ja nie wiem, którego... To też nie. Nie wiem, którego jest strzelec, a który skorpion. Jakby był wodnik, to bym wiedział. Może jeszcze raz spojrzę na list. Albo popróbuję wszystko. Albo po prostu zobaczę i tam jest na pewno... No nie wiem, popróbujmy wszystko. Tak, zabawnie. Nie? Nie. 10 i 2. X i dwie kreski. Coś jest. A to ci dopiero. Mogę tym poruszać trochę, mogę przybliżyć. Ale przede wszystkim obrócić. Dobra, całkowicie odwróć. Factis recipimus. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Czyli co, teraz jak odłożę? Chyba wszystko. Chyba wszystko. A, ja myślałem, że wszystko, że tylko ten krzyż, w sensie, że na krzyżu, a on nam jeszcze włożył łapę i czegoś szukał. Dobra, to co teraz kminimy? Teraz chcesz się stąd wydostać? Czy coś takiego? Czy co? Tędy! Wokidoki. A jest to otwarte? No dalej. A, jest otwarte, myślałem, że to zamknięte jest, że cela celą, że... Otrzeć pod nogi. Zdecydowanie, chłopie. Bo to trochę, wiesz, trochę roków to już... To już tu ma L1. Come on, wystarczy. No i chyba się... Żeby zjechać w dół. Aha, czyli no tak i w takie coś. Dobrze, linę wyciągam, nie wiem skąd, z nogawki, ale załóżmy, że... Co teraz? Ja bym się bujnął. Fajnie, typu się, fajnie. Tam praktycznie nie było skąd wziąć zamachu, ale dał rady się bujnąć. Wypadł. Sztosik. Standardowa opcja. Przepraszam. A ja bym proponował po prostu zejść. Takie coś? Ale po co? Przecież możemy chyba się puścić. Dobrze jest. Niech Rave spróbuje to powtórzyć. Wydostaliśmy się. Jestem na zewnątrz. Fantastycznie. Dobra, jeszcze dzisiaj przyciski trochę grzeją, mylą, ale spokojnie. I po obojczyku. Dokładnie. Też tak myślę. Słuchajcie mnie, moi drodzy. Ja się postaram jeszcze ten odcinek wam dać tego samego dnia, którego jest premiera, więc tutaj sobie zakończymy. Kolejny już będzie, no albo jest 25 minut prawie, czy 23. To jest taki standardowy odcineczek u mnie, czy też długość odcineczka. Tutaj... Przerywamy ten materiał, mam nadzieję, że się podobało. Zdobyliśmy wskazówkę, zobaczymy co dalej. Zapraszam was na kolejny odcinek. W opisie macie wszystko, możecie też obejrzeć film z outro, jakiś inny. Wejść na Facebooka, zalajkować fanpage, czy tam zaprosić mnie do znajomych, link macie w opisie. I teraz to tyle, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, hej!